19:05, dokładna godzina to jest. Zaraz po zderzeniu znalazłem się w śmierci klinicznej, gdzie byłem w podświadomości, to mam zarejestrowane, i byłem na progu wieczności, na progu nieba. Urodziłem się, bo nie miałem innego wyjścia. Dzieciństwo moje było jak u dzieci na wsi. Było raz wesołe, raz smutne. W podstawówce, kiedy byłem około 12 roku, zaczęło się moje pierwsze kosztowanie piwa. Mnie znali w sklepie, to uważali, że to jest do ojca czy do dziadka. W wieku 14-15 lat zaczynało się powolniejsze picie, no bo to tak pasowało. Pasowało to z tego względu, żeby pokazać przed kumplami, że ja też mogę. W wieku 16 lat poznałem moją dziewczynę. Było picie ograniczone ze względu na nią, żeby jakoś się pokazać i żeby to wyglądało, że jestem z rodziny porządnej. W międzyczasie, kiedy się nie spotykaliśmy, dopijałem sobie to, co miałem przerwę, to dopijałem sobie. Jeździłem do dziewczyny samochodem, jeździliśmy na zabawy, wtedy nie piłem. Wtedy byłem elegancko postawiony, dobry chłopak, który stara się być porządnym kawalerem. Po tym wszystkim przyszło wesele. Wszystko szło dobrze, no ale cóż, kiedy rodzina wielka i zaczęły się urodziny wspólne. No i każde urodziny były zakrapiane dość obficie. Mnie to pasowało, bo mi to smakowało. No i tak się zaczęła droga, która prowadziła już, te schody prowadziły w dół. Był pociąg za kumplami, gdzie było wesoło, głośno i gdzie było dużo, dużo alkoholu, a tym lepiej jeszcze było, jak ktoś postawił darmowe picie, to bardzo smakowało. Po 3 latach małżeństwa miała się urodzić druga córka, drugie dziecko. Wtedy miesiąc przed porodem uległem wypadkowi samochodowemu. Miałem zderzenie czołowe trabantem z Tatrą. O 19:05, dokładna godzina to jest, zdarzył się ten wypadek. Znalazłem się w szpitalu, nie wiedząc o tym, że cudem uniknąłem śmierci, ta śmierć kliniczna, gdzie już widziałem postacie, które mnie przywoływały. Kiwały do mnie i przywoływały mnie. Wystarczyło tylko ten jeden krok, żebym zrobił. To znaczy, że lekarze by zrezygnowali z reanimacji mnie i by mnie już tutaj nie było wśród żywych. Bo miałem bardzo rozległe obrażenia wewnętrzne, ale powstrzymali mnie, pocerowali i wszystko się zrosło i zwrócono mnie do życia teraz. Po wyjściu ze szpitala byłem miesiąc w domu na chorobowym. To było napomnienie moje od Pana Boga, żebym się opamiętał, żebym wszedł na tą właściwą drogę. I już szatan się dał poznać swoim pokusom. Sąsiad mnie zawołał, żeśmy się spotkali wśród żywych, no chodź. No i flaszka się znalazła i pokusiło mnie, żeby skosztować. I znowu szedłem tymi schodami w dół. Już niżej nie szło upaść i miałem propozycję tylko wykop sobie jeszcze dół, żeby miałeś darmowy pochówek. Dorobiłem się też, tak wiadomo, padaczki alkoholowej. Kiedy byłem pijany 2-3 dni, 5 dni, 2 tygodnie, takie ciągi miałem,
I po zaprzestaniu picia na głodzie odezwała mi się padaczka alkoholowa. I kiedy leżałem, bo nie miałem pieniędzy, żeby wyjść do sklepu, na zeszyt nie dostałem już. Nie było wpływów gotówki żadnych. Wtedy leżałem w mojej piwnicy, gdzie mieszkałem tam po takim ciągu alkoholowym, gdzie mój brat mnie wyniósł i zabronił wracać do domu. To została mi tylko piwnica. Bardzo ostre picie było. Leżałem 2 dni bez jedzenia. Nie miałem siebie wstać. Zasłabłem. I żeby iść się wysikać, próbowałem wstać. Zakręciło mi się w głowie i odezwała się padaczka. Złapało mnie i z odległości gdzieś 3 metrów pociągnęło mnie i na szczupaka o brodzik z prysznica, o płytki. Wywaliłem głową i rozwaliłem czachę. Zostałem leżeć nieprzytomny. Zawieźli mnie do kliniki, gdzie mnie próbowano reanimować. No i mam teraz pozostałości. Po tym urazie mam brak kości czaszki. Jest wyciągnięta. Miałem szczęście, że odłamki kości się nie powbijały do mózgu. Z domu dostałem eksmisję i miałem kufry swoje przy bramie wystawione, bo było na wyroku napisane, włącznie z wystawieniem rzeczy na ulicy. No i zostało mi dom Alberta. Z płaczem mojego dobrego kolegi, sąsiada, poprosiłem o auto, żeby mnie odwiózł tam do domu Alberta. Tam jest zakaz picia, a on jeszcze, była szansa, że do miasta można było wyjechać. A weź się, na początku rano sobie jedno piwo, 2 piwa wypijesz, wyczerpiesz do popołudnia, to cię nie poczują i będzie dobrze. No i było. Raz poczuli, było na tydzień zakaz do powrotu tam do domu Alberta. No to było w lecie, no to dworzec gdzieś tam na podwórku, to jest obojętnie było. Ale później było 2., 3 raz, no i było zakaz w ogóle. W tym amoku pijackim przeżyłem na dworcu rok czasu jako menel. Znam to od tamtej strony, takie życie. I wtedy przyszło nagle olśnienie i resztkami sił wyciągnąłem rękę do Pana Jezusa z prośbą o ratunek. Panie Boże, albo mnie uratuj i postaw mnie na nogach, żebym mógł zacząć nowe życie, albo pozwól, abym zszedł z tego świata i by było spokój, by mama jeszcze miała spokój i reszta rodziny, bo oni tak samo, oni jeszcze więcej cierpieli jak ja. Jestem wdzięczny, wielbię Pana Boga za to, że pozwolił mi dalej żyć. Od 5 lat jestem suchy, nie piję nic, nawet cukierek, kukułki, to się wystrzegam tego, bo to są wyzwalacze, które mogą pobudzić ten bakcyl chęci napicia się. A to mi nie jest potrzebne teraz. Teraz wiem, jakie życie może być piękne na trzeźwo, bo to tego się nauczyłem, słuchać głosu Jezusa i tego się nauczyłem dzięki wspólnocie
Alleluja, gdzie uczestniczę w spotkaniach, w obozach, dzięki wspólnocie kursu Alfa, gdzie tam tak samo nauczyłem się czytać Biblię, nauczyłem się jak rozważać. To wszystko trzeba się było od początku uczyć. Ja pochodzę z rodziny katolickiej, ale Biblia była czytana na święta Bożego Narodzenia. Werset, ona była w szafie, bo nie było czasu. Nie było to wpojone od dziecka, że Biblia to jest przewodnik na każdy dzień, na każdą godzinę. Że to trzeba mieć pod ręką zawsze i czym Biblia jest bardziej zużyta, tym jest cenniejsza, bo ona jest używana i ona prowadzi przez życie. W rodzinie udało mi się wybaczyć, uzyskać przebaczenie. Wybaczono mi i ja wybaczyłem rzeczy, które kiedyś ja doznałem krzywdy, ja to wybaczyłem wszystko. Zostawiłem to wszystko za sobą. Od 5 lat jest nowe życie, a wszystko stare zostało za mną.